Siemanderko wszystkim, witam w kolejnej odsłonie Pogaduchy z Furiatem. Moim dzisiejszym gościem jest nie kto inny jak Pater. Manko. Brzmi jakby przybył z Pater, co najmniej z gór, ale jednak tutaj od nas Huciany, prawda? Rodowity Huciany. Rodowity Huciany, tak jest. Tak zresztą wiadomo. Jak oceniasz tą nową hutę naszą piękną? Powiedz, Paweł. Kurczę, wiesz co, ja nie mieszkam już wiele lat w hucie, tak. Tak, żeby mieszkać. Ale oceniam. Nie najgorzej. Co rzadko bywam, kurczę. No, ja mam tu wielki sentyment do tego, wiesz, do nowej huty i wiesz. Jestem takim patriotą, co wiesz, co wyjechał i gdzieś ale tam na serducho dalej bije. Bo jest dwa rodzaje patriotów. Jedni, co zostają i nigdy nie wyjadą, wiesz, ludzie są zawsze tu, bo są stąd i tak dalej, a są też tacy, którzy wyjadą gdzieś. I tam gdzieś daleko pokazują, że oni są stąd, wiesz co, gdzie reprezentują, kurczę, wiesz, Polskę, czy Hutę, czy tam, wiesz, nie? I ty rozumiem, zawsze Huciany gdzieś tam reprezentujesz, no, nawet kurwa, nie zawsze, nie? Nie? I zawsze sobie, wiesz, czy ciuchy, czy wiesz coś, nie? Czy tam, wiesz, na Prokocimiu. Czy wlepę się jakąś pierdolnie, cokolwiek, nie? No, także zawsze, nie? Bo ty miałeś taki kiedyś kawałeczek też, w którym wspominałeś, że właśnie ludzie często odbierają tą Hutę zbyt tak przestępczo i tak dalej, a da się tu w zasadzie normalnie. No nie, to już tak mało kto odbiera teraz. Mało teraz już odbiera. Wszyscy mówią, wszyscy to zauważyli, że huta to już nie jest ta huta co kiedyś. Nie? A, te kawałki, o których ja wspominam, to były lata 90., gdzie nie było jeszcze aż takiego hardcore. No, ale zaczynał się dopiero. Ale to wiesz, hardcore, wiesz, jest taki jak jest wszędzie. Wiesz o co chodzi? Tu jakby, wiesz, wszędzie można dostać dorze, wszędzie gdzie się oda, wszędzie wiesz o co chodzi. No. Dobrze wiemy, że była pewna nagonka na nową hutę. I nie było tu jakoś specjalnie dużo bardziej niebezpiecznie niż gdzie indziej, wiesz o co chodzi? Ale gdzie, w innych, wiesz, nie? Dzielnicach czy w innych miastach? Dzielnicach, nie? Tak, Krakowa. Nie było. Ale nie mówiło się o Podgórzu, nie mówiło się o Krowodzie, tylko o Nowej Hucie pisało w gazetach. No ale tam jest ich troszkę mniej, wiesz o co chodzi? Wiem o co chodzi, ale było coś takiego, że niektórzy to mówili, że o kurwa, nowa huta, tam podobno nawet policja się boi wjeżdżać, nie? No, wiesz, mi tak gości kiedyś powiedział, no. Z Krakowa był, nie? Wiesz, i takie coś to powiedział. To już wyolbrzymianie jest, no. W ogóle to jak Rzymianie mawiali, wieści rosną po drodze, taki flota stara się kurwa zakręcić. I to się skończyło, nie? Mhm. Teraz wszyscy mówią o wielkiej zmianie, o tym, że huta, wiesz, pięknie się rozwija, inwestycje. Wiesz, to wszystko widać za, ale wiesz, to wszystko... Palisz długo? Nie palę. To wszystko, co wiesz, co Arci nawinął w nową huta 10 lat później, wiesz, to wszystko to widać, kurwa. Że są wiesz, te przemiany. Że są przemiany, nie? I się, wiesz, drogie mieszkania, wiesz co, już, wiesz, poza tym jest no, piękna zielona nowa huta, stara. To niespotykane, niespotykane. Tego, wiesz... Zieleń jest niespotykana u nas, jest przepiękna. No. A skoro no to fajnie, że tak oceniasz Huciankę. Tak oceniam, nie? I tak też słyszę, co ludzie mówią, jak wiesz, bo... Często takie głosy są, że wyolbrzymiają i ten, no. Ale i... teraz wiesz, teraz dużo ludzi mówi o tym, że huta już jest zajebista. Że już jest spokojnie, tak. Ja że jest spokojnie, że jest ładniej niż gdzie indziej. Nawet z takimi, że ktoś przyjeżdżał z innego miasta, mówi, stary, mieszkałem na tym osiedlu 2 lata, no. Nikt do mnie nic nawet nie powiedział, dobra, nigdy się nikt krzywo nie popatrzył. Takie spotykałem tak. Nawet. A jakby korzyścią dla nowej huty, jakby dodatkiem takim jest to, że tu jest bardzo dużo ludzi jakby szerzących, wiesz, dobre imię nowej huty, takich oddolnych inicjatyw. Lokalnych patriotów, którzy coś robią, wiesz, co chodzi, jakieś fundacje, jakieś, wiesz... Sam uczestniczyłeś mniej więcej, wiadomo, mieliście taką fundację, prawda? Stowarzyszenie. Zajawka, działa dalej, nie? Zajawka. Że wiesz, jakieś... Ty jakoś udzielasz się tam dalej, czy nie, raczej nie, ostatnio? Nie, tylko tak, wiesz, wspieram i jestem dumny jak z tego, masz? Bo że założyłem to własnoręcznie. A, ty, o, prowadziłem to na początku, wiesz, od samego początku. Jak kwitło, to ty trzymałeś na tym pieczęć, a... Kurczę, nie o to chodzi, tylko wiesz, no teraz, że to dalej trwa, już jest któraś tam kadencja zarządu i tak dalej, wiesz, i to dalej jest, a jakby ja miałem dużo udział w tym, tylko powód do dumy. To wiesz, ja się jaram tym, nie? To jest jakiś mój tam, wiesz, udział w tym, że to powstało i trwa dalej, nie? Więc ten. I dużo jest takich, wiesz... ludzi, którzy, wiesz, jakieś domy kultury, jakieś inne inicjatywy, wiesz, którzy chcą, na przykład na Prokocimiu teraz mieszkam i ileś tam parę lat i tam na przykład były dni Prokocimia, coś takiego, jakaś rocznica Podgórza czy tam Prokocimia i wiesz, i tam nie było w ogóle żadnej oferty dla młodych ludzi, wiesz,
nie? To co jak, tam było? Kurczę, nie wiem, jakaś msza, wiesz, coś, jakieś takie rzeczy i wiesz, i no, wyobraź nic, sobie... Nic tym złego, ale mogliby nie, też... ale wiesz coś, ale ja patrzyłem na to, mając porównanie, co się dzieje tutaj... Zestaw powinien być większy. Wiesz, wiesz, nie ma tutaj żadnych ludzi z Podgórza młodych, którzy zrobili coś dla, zrobiliby coś dla młodych ludzi, wiesz o co chodzi? A coś chodzi, koncert, nie wiem, co kurwakolwiek sobie tam chcieli, nie? Wiesz, no. Co by tam, wiesz, a to no, nie, nie było nic po prostu. Jakbym miał odpowiedzieć na twoje, na to, co mówisz, to muszę przyznać, że w ogóle... Zauważyłem takie coś, że w młodych ludziach drzemie teraz siła, bo tak naprawdę musimy się słuchać, uważam, starszych, mądrzejszych, ale to właśnie w młodzieży drzemie ta siła i potencjał, no. Który może być wydobyty i może jeszcze coś pozmieniać, bo ci, co są na wylocie, starsi, to ciężej, wiesz o co chodzi. No tak, oni mają, wiesz, oni mają pewną taką mądrość i doświadczenie, wielu ludzi. No. Którego nie mają młodzi ludzie, ale młodzi ludzie mają zapał i młodzi ludzie są z dzisiejszych czasów jakby. Wiesz co chodzi? Tak, tak. Oni bardziej kumają to, co się dzieje dzisiaj, nie? Starsi ludzie, wiesz, mają... Chcesz, mają 0% godzinka? Za chwilę, wiesz? Mhm. Dzięki. Albo ja bym wolał, wiesz, perlage, jeśli masz. Pewnie, że tak. Perlage, parle français. Perlage. Bardzo proszę. Perlage z Drubelo, nie? Krypto reklamy chociaż... No. Monika Bellucci. To by nam żygnął cokolwiek. Monika Bellucci, ty saluto. Ty saluto. No. Także ten, wiesz co chodzi, jakby taka współpraca młodych ze starszymi... Integracja jest potrzebna i najważniejsza, żeby cokolwiek w ogóle zdziałać. Wiesz, no to jest, wiesz, bo starsi kurwa nie kumają tego, co się dzieje dzisiaj. To oni już, wiesz, tak, to już tego nie skumają. To kumają młodzi, którzy są dzisiaj, nie? Tak, tak. Jakby wiesz, mają ten zapał, wiesz, ale nie mają pewnego doświadczenia, pewnej wiedzy, którą mają starsi. I dlatego mogli, chcieliby dużo, ale to spodnie na panewce, wiesz co chodzi? A starsi znowu wiedzą, jak to zrobić, mają dojścia, ale nie wiedzą, co zrobić, bo kurwa nie bo mają... Bo często brakuje tej integracji, jest za duża bariera pomiędzy tymi pokoleń. Sztafeta pokoleń, jakby powiedział. Jakby była, nie, ale właśnie nie ma... Ale z drugiej strony czasem też jest inaczej, że... Młodym ludziom się wydaje, że pozjadali rozumy, że są mądrzejsi od starszych, no, bo coś tam, bo coś tam. Ogólnie przywara i ogólnie taka jest cecha młodych ludzi. Tak, tak. Zauważ, że im się po prostu wydaje, że też, dopiero za 10 lat rozumieją, że jednak by nie byli w sobie. To my właśnie tak mamy, że nam się za dużo wydaje, bo jesteśmy tacy młodzi ludzie. Ja się czuję jeszcze na szczęście. Ja, kurwa, dobra, a Paweł, wchodząc na temat muzyki, powiedz mi, ty działasz coś ostatnio? Gdzieś tam na Facebooku umieściłeś, że będzie nowa jakaś płyta. Będzie płyta. Co to za płytunia? To jest płyta solowa moja, będzie tam bodajże 12 kawałków premierowych, wiesz. 12 numerów to sporo jak na dzisiejsze. No, jest ten. 12 kawałków, no i kurczę... Nie będę dopytywał na przykład o bity czy skrecze, bo bardziej dla mnie ważne jest, żeby płyta fajnie wpadała w ucho, żeby robiła rozpierdol. Powiedz mi, czy ty teraz bardziej kładziesz nacisk dalej na przekaz, czy raczej na to, żeby to też wpadało w ucho, żeby było melodyjne? Bo dzisiaj bardziej się idzie w stronę tego, żeby to jednak było melodyjne, niż treść była. Tak. Ja u mnie treść jest na pierwszym miejscu cały czas, wiesz, tak, ja tak czuję w ogóle robienie rapu, nie? Wiesz, że to są treści, które ja chcę opowiedzieć, ubrane kurwa w formę rapową, nie? Wiesz, w rymy, w bity, w melodie, w rytm hip-hopowy, wiesz, nie? Więc cały czas... Jest to 12 kawałków o życiówek, wiesz co chodzi, opartych na prawdziwych wydarzeniach, które, wiesz, mi się przytrafiły osobiście albo nie osobiście, ale miałem uczestniczyć w nich jakoś, albo zasłyszałem historię, wiesz, jakieś... Przy każdym kawałku są jakieś emocje, że to idzie z serducha, czy są takie lajtowe, że sobie można po prostu głową pobujać i na melanżyku sobie... Coś tam jest takiego, ale to też są... Wiesz, ale to też jest o czymś, nie? Jakby, wiesz, na melanżu też się dzieje, wiesz, ogólnie ja uważam, że nie ma rapu bez przekazu, nie? No, tak. Wiesz o co chodzi? Nawet jeżeli ktoś kurwa robi usia, wiesz co chodzi, to w tym też jest kurwa jakiś przekaz, wiesz no, chodzi? Ktoś co tego prawda ten ładunek nie jest aż tak mocny. Nie jest mocny, ale też wiesz, daje przekaz, że kurwa na przykład jest disco polo lekko, łatwo i przyjemnie, wiesz, zawsze jest jakiś przekaz, jakaś emocja z każdego kawałka. Niektórych disco polowych jest, może być więcej przekazu niż w jakimś rapowym kawałku. Może być, ja słucham też i mam parę kurwa faworytów, które kurwa mają co fajny przekaz. Tak? No tak, tak. Tak. Mówią, że wszyscy, jak oni to mówią, że
Nikt nie słucha, a każdy zna, że tak jakby. No jest, ale to ja wiem, ja się przyznaję, ja jak mam, wiesz, jest to dawniej były wszystko. Lepsze te piosenki, disco-polowe, to jak był akcent i te wszystkie takie, no, wiesz, o co chodzi. No, klimaty, wiem, to było tak, teraz dużo jest takich gniotów, kurwa, na jedną w różowej koszulecy, to jest takie troszkę już, wiesz. Taki nowoczesny disco-polowy, tak. Nie wiem. Tam to pachniało tym folklorem, takim jakimś. Tak, było bardziej folklorem. To jest rzeczywiście takie, już nie chodzi tylko o to, że komercyjne, tylko takie zjebane po prostu. Niektóre te piosenki na tym disco Polo to już nie jest tylko masuwa, tylko to jest taka chujnia, że ja mam wrażenie, że to jest zrobione po to, żeby mniej więcej jako jeden element do otumaniania społeczeństwa, bo ktoś słucha tego długo i nie wierzę, że się nie odbije na nim, wiesz. No powiem ci, jakbyś słuchał radio, kurwa, Vox FM przez 3 dni, to byś dostał golby. Co ty gadasz? Kurwa, bez kitu, to jest, wiesz, naprawdę rieberet, kurwa, bo miałem kiedyś taką przyjemność ze 3 albo 4 dni, kurwa, non stop i... Ogłupia, normalnie czujesz trochę, kurwa. Powiedz mi, Paweł, ty kiedyś... Ja, tak. Ale przeszliśmy od mojej płyty do disco polo, nie? Tak, płynnie, tak, ale na temat twojej płyty to wiemy, że będzie niedługo wydana, tak, i że są zajebiste 12 numerów. Jest, dokładnie. I niech to trzeba będzie, na to czekać po prostu. Dokładnie, nie będzie w tym za długo o tym nie gadać, ale czekać na ten materiał, bo na pewno będzie wyśmienity. Tak, i sobie każdy sprawdzi, kto będzie zainteresowany. Tak jest, powiedz mi, mordeczko, bo ty kiedyś miałeś taką możliwość wydania legalnej płyty. Ja wydałem legalną płytę. Wydałeś legalną płytę? No tak, tak. W sensie, co to znaczy dokładnie legalne? Wiesz, czy poszła do sklepów? Do sklepu nie poszła. Nie poszła? Poszła to nie, czym jest dokładnie? To jest to, że jest zarejestrowana w ZAIKS-ie. Wiesz, to jest, ma hologram. Wiesz, ogólnie legalne wydawnictwo, które tam jakieś, wiesz, coś, nie? I cała ta procedura została zrobiona przeze mnie, wiesz, papiery i tak dalej. Dokumenty. To było około 10 lat temu, prawda? 9. 9. Przekaz w rytmie rap. To tam specyfika rapu, co był ten specyfika numer. Rapu. Mega zajebisty numer. W 3 minuty opisana cała definicja, można powiedzieć, rapu. Mega zajebisty numer, ale kiedyś słyszałem, że jeszcze wcześniej gdzieś mogłeś się dostać do radia. Takie były czasy po 2000 roku, bo trzeba powiedzieć, że ty przecież napierdalasz ciomek 20 lat i że jesteś, no nie oszukujmy się, nie bądźmy skromni, ciężkim wyjadaczem w tym, co robisz. W 96 roku nagrałem pierwszy kawałek. To masz 26 lat. Bawiłem się chyba jeszcze w Piaskownicy. Kawał czasu. Już koło Piaskownicy gdzieś tam pomykałem. W każdym razie, no ale czy wiesz co, czy nie wiem, czy miałem, wiesz. Dawniej w ogóle było coś takiego, że... Strasznie na komerę się jechało. Właśnie chciałem o tych czasach pogadać. Pamiętasz takie czasy? No pewnie, że tak. Można powiedzieć chuj do dupy za to? No pewnie, że tak. Że pamiętam i kurde, wiesz, jakby... No teraz to jest zupełnie odwrotnie. Teraz wręcz ci, którzy tak robią, za co wcześniej mieli jechane, wiesz, co chodzi, to... Teraz no, będzie miał ten jechany, co nie chce zarobić. To nie kurde. Tak robią, właśnie tak. Także to jest, jeśli o to chodzi, to zmieniło się o 180 stopni. Wiesz, to, co wtedy było złe, teraz jest dobre, to co teraz... Wcześniej były zasady, a teraz pierdolę zasady. Jest teraz zasadą jest to, że wiesz... Jakby brak zasad. Że wiesz... Zasadą są odwrotne zasady, nie? To, co kiedyś było niedobre, czy jest dobre, co kiedyś patrz, było jak dobre, długo, patrz, jak niedługo by, trzeba było czasu, niedużo czasu, żeby... To jest pokolenie. To zmieniło się pokolenie. 20-30 lat i po prostu... Niedowiary. Wiesz, no tak to zadziałało. Nie? Dlaczego o tym wspominam? Bo to właśnie. Chyba, że na takim sam jestem mega ciekawe. Zajebiście... No, dla mnie to jest sztos numer i dla innych pod tytułem Zik. To jest nasz, wiesz, że u Długiego w szafie nagrywany taki numer i tak to zostało zmasterowane, że to tak siedzi. To jest mam miazga, nie? Ja nie dowierzam do dziś. I tam jest takie hasło, że... To no, nawet był no, u Długiego w szafie. Nie będę cytował tam, kurczę, dokładnie, no bo tam w kawałku jest, tak że wiadomo, kto bit zrobił też. Także tam jest nawinięte, tu nie chciałbym łapać za słówka, nie? Że niech pozostanie, że na tym nie zarobisz, prawda? Bo wtedy było to w modzie, prawda? Tak. Ja się zastanawiam, czy ty sobie troszkę sam nie wykrakałeś tego, że jest taka sytuacja, bo ja ci powiem coś szczerze, nieraz ktoś mówi, że ja jestem niedoceniony, może i tak jest, ale ja wtedy zawsze jakoś na pierwsze miejsce mi się ty tutaj zastanawiasz, że ty to jesteś ziomek dopiero niedoceniony, jak na tak naprawdę swoje umiejętności. Wiesz co, no miło, że tak mówisz. Mega niedoceniony są jesteś też, artystą. Są mówię. Też inni... Niedocenieni, wiesz o coś. Dużo jest niedocenionych, ale takich, co napierdalają na twoim poziomie ziomek, żeby byli aż tak na nie zauważali. Grem świętej pamięci, też nie robił jakiś ulicznik taki, miał swoją lotkę, ale był mega zdolny, wiesz, ten poziom techniczny i tak dalej, wiesz, po jamajsku te zwroty, wiesz, ja pierdolę, jak to się działo. Uliczne kawałki, to był najlepszy w Polsce, kurwa. Myślę, że mógłby nagrać z jakimś 50 centem czy coś, wiesz, spokojnie, tak, dorzucić tam refren. Recipe z Grem, kurwa, spoczywaj w pokoju i tak dalej. Oczywiście, że tak.
No ale wiesz co, czy, wiesz co, ja tak to kumałem, kurde, i wtedy tak mi się to zajawiło, wiesz co, jakby nie zmieniłem do tej pory, wiesz. Jakby to, że nie, że sobie nie wykrakałem, tylko po prostu... Wtedy czy chciałeś tego trzymać i dalej było... się to trzymam, wiesz, i sposób, w jaki ja to robię, nie powoduje przypływów hajsu. No i ja się zastanawiam, wiesz, czy to jest z perspektywy dzisiaj, no. dzisiejszego, czy jak na to popatrzymy, no. czy to było najmądrzejsze i rozsądne posunięcie, o tym chodzi, czy po wiesz prostu... co, kurde, ja tego nie traktuję jako nie zawód. Wiesz, co, zawód, wiesz, wtedy była mocna zajawa i chodziło o to, dalej jest mocna zajawa, wiesz co, ja to dalej robię w ten sposób. Ale fajnie by było też na tym zarobić. No fajnie, bo ja mówisz, że do pracy trzeba zapierdalać, kurwa, jakieś gibusy jebane na tym zarabiają grube pieniądze, wiesz. Ale wiesz, ale na przykład jak kurwa trzeba tworzyć kurwa TikToka, Instagrama, wiesz, i Facebooka i kurwa... Wiesz, a jeszcze na promocję płacisz chuj ile, bo po 20 tysięcy nawet płacą za jeden numer. Myślę o tym cały czas, wiesz, no pasuje by kurwa, wiesz, żeby tworzyć jakiś kurwa, wiesz, ogarniać fanpage'a chociaż, wiesz, gdzieś coś. Ale ja kurwa tego nie lubię robić, nie? No, ja chcę robić muzykę. Fajnie jakby był jakiś menadżer, który by to wszystko ogarnął, ale wiadomo, z nieba nie spada. Nie, z nieba nie spada i tak dalej. Też mam takiego ściągnięcia. Jestem pogodzony kurwa z tym, wiesz, nie mam jakiegoś ciśnienia. Wiesz, robię z punktu widzenia, wiesz, mojego podejścia, wiesz, to ja... Kurwa, siedzę, piszę, skreślam, poprawiam, wymyślam, trudzę się, kurwa, żeby to kurwa brzmiało, żeby był zadowolony. Wiesz, nie wpycham żadnego shitu, wiesz. Mówię o tym, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że przepraszam, że ci przerywam, nie wiem, czy przerywałem, czy już kończyłeś. Natomiast niektórzy stali się jakby więźniami takich swoich własnych, wiesz, rymów sprzed lat. I ty gdzieś nawinąłeś, że nie chcesz być takim więźniem sprzed dekady, bo jednak się czas zmienia. Oczywiście, i poglądy można zmienić. I poglądy można zmienić. To jest wolność człowieka, że kurwa dochodzisz do pewnych wniosków, które są inne i zmieniasz poglądy, które miałeś. Dokładnie. Życie tak na tym polega, nie? Wiesz, i rozwój ogólnie. Oczywiście. Tak. Tak, oczywiście, że tak. Wiele poglądów zmieniłem, kurde, wiesz co. Tylko, no, kurde, wiele poglądów zmieniłem. Prawie wszystkie, kurwa, zmieniłem. Wiesz co, to jest... Też teraz żyjesz w trzeźwości, kiedyś miałeś problem jakiś przecież alkoholowy i różny, prawda? No różne problemy. Stanąłeś na nogi. Tak. Dzieciak 6 lat, prawda? Tak, córka. Także córeczka. No jakoś wiesz, to wszystko wiesz. Się kręci. Jakoś cały czas, kurwa, cały czas się zmienia, wiesz, to, że podejście do muzyki mam takie. W chuj ludzi ma takie podejście do muzyki, wiesz co, to jest. Ja kurwa szanuję takich starych, kurwa, wiesz, wyjadaczy, starych zakapiorów, kurwa, co wiesz, to po prostu. Albo jakiś graficiarzy, kurwa, to jest w ogóle, wiesz, grupa z całego hip-hopu, których kurwa chyba i b-boye najbardziej kurwa docenia, wiesz, najbardziej szanuje, bo... A są mocno pomijani. Bo są kurwa, wiesz, tam wiesz, no nie może ktoś mówić, że słuchaj, ja jestem kurde, ten gościu ksywkę, wiesz, tam nie będziemy teraz mówić, wiesz, ale ja jestem XYZ, kurwa, wiesz, coś na przykład, bo takie już mam, robię wrzuty. On nie może chodzić i się tym chwalić, bo mu przybiją kurwa wszystkie wrzuty na mieście i się nie wypłaci, tak? Wiesz co chodzi, bo tam... Ale i tak wszyscy wiedzą, że to jest... Kto wie. Wiesz, to jest to, że oni są... Możesz jechać koło niego, stać w tramwaju, kurwa... I nie wiesz, że to jego wrzuty. Nie wiesz, że to jego wrzuty. Wiesz co chodzi, bo tak to działa, nie? Wiesz, dawniej underground tak wyglądał, bo nie było internetu, YouTube'a, nikt nie robił klipów. Wiesz, co chodzi? Nieraz ktoś przez 2 lata się dopytywał, co to za wrzut, kto to, nie? Ale mówię teraz na przykład o rapie, nie? O muzyce, kiedy, wiesz, tam 20 lat temu, jak nie było YouTube'a, nie było teledysków, no i były takie sytuacje, że na przykład znał mnie kolega, słuchał moich kawałków, znał mnie osobiście, ale nie wiedział, że ja to ten gościu z kasety. Co ty gadasz? No, takie jaja, wiesz, co chodzi? To nie jedna osoba, wiesz, bo tak było, wiesz, co i dopiero po jakimś czasie mówi, to ty, to no, twoja no, no dokładnie tak było, nie? Wiesz, nie? I wiesz, i tak samo jest z graffiti, wiesz, tam nie ma, nikt się nie wozi, kurwa, wiesz, oni są w swoim gronie hermetycznym, wiesz, ze względu też na bezpieczeństwo, na przypał, wiesz, ludzi. I kurwa, wiesz, tam nie ma jakiegoś wożenia, rap się trochę skurwił, jeśli chodzi, wiesz, ludzi, tam... Więc jakby i b-boye... Jaką stronę dokładnie się skurwił, bo to jest... W ogóle niektórzy mówią, że to jest najbardziej skurwiały gatunek teraz w muzyce. Znaczy wiesz co, no jest najbardziej popularny? Najbardziej popularny i najbardziej, wiesz, tam sprzedażowo ten, ale to jeszcze to nie oświadczy o tym, że to się skurwił, że coś zyskało popularność, takie, to nie. Takie słyszałem. Ale to wiesz, głosy. To różne ludzie pierdolą, nie? Ja się z tym nie zgadzam. Ale chodzi mi o to, że na przykład byłem ostatnio na koncercie Ćpaj Style, taka ekipa z Krakowa. No pewnie, że wiem, Kony, kurczę, i drugi ziomeczek z Beszu. Byłem ostatnio w studiu, zajebiste. Pozdrawiam tak samo i wiesz, i oni, wiesz, wywodzą się też
tego nurtu graffiti, wiesz co chodzi, i wiesz, i tam na przykład publika, było tam było chyba ponad 1000 osób w ogóle na tym koncercie, także wielki sukces na Kraków, no powaga, i wiesz, i tam była właśnie też publika taka trochę graficiarska, wiesz, że oni... No bo oni mają ten graficiarski styl. Wiesz, to są taki trochę, to jest trochę punkowy styl. Troszkę tak, z punkiem pomieszany, wiesz, że oni są... troszkę psychodeli, troszkę tego. Jedynie na przykład ten młody synek taki jest mega zajebisty, do radia by mogło iść tam, tak, jako refren. A cała reszta jest tak troszkę psychodeliczna. Tak, a na przykład widownia, która przyszła, wiesz, to byli też tacy trochę półpunkowcy, tacy młodzi, wiesz, młode pokolenie takiego hip-hopu, ale wiesz, oni na przykład sobie siedli gdzieś, kurwa, na podłodze oparci o po turecku, czy kwiatocosu, czy ten, wiesz, czy tak, w ogóle siedzieli, wiesz, raperzy, kurwa, wiesz, mój musi mieć wygodny fotel, kurwa, wiesz, chodzi drogie ciuchy, kurwa, ładnie pachnieć, kurwa, wiesz, co... Tak, się zdziwiłeś, jak zobaczyłeś taki swojski klimat. Kurwa, wiesz, ja się w tym dobrze czuję, bo, wiesz, bo, kurwa... Ja to szanuję, wiesz o co chodzi. Dla mnie ten klimat, tak mówię, dawniej underground był taki rapowo. Ty pamiętasz takie koncerty, jak były mega undergroundowe, no tak, a nie takie teraz wyhypowane, komercyjne? Wiesz, jakby nie mam też nic do tego, bo to wiesz, każdy niech sobie robi, wiesz, ja mi się podobają pewne... Nie negujesz, nie krytykujesz tych nowych rapów na przykład? Podobają ci się, czy raczej... Powiem ci tak, sprawdzam prawie wszystko, co wychodzi. Wiesz, na bieżąco jesteś? Jestem na bieżąco. I jaka ocena? Najbardziej mi się podobają stare klimaty, nie? Jeśli chodzi o muzykę, wiesz, o bity, mało jest... A jest nowe... cokolwiek, co ci z nowego siadło? Cokolwiek tak jakbyś miał rzucić, chociaż jakiś taki przykład. Tak, na pewno. Poczekaj. Z tego... Na pewno fajna płyta, która wyjdzie tu w Krakowie, będzie Podły Zwyrol. Taki koleżka mój, fajny, ale to może dlatego, że to mój kolega. Tak, no to tak, to na pewno by przesłuchamy, możliwe, że będzie zajebiste, ale kogoś, kogo nie znasz ogólnie, żeby tu nie robić czekaj, reklamy. Powiedz tak, sprawdzam codziennie jakieś, wiesz co wychodzi, czy na YouTube, czy ten. I nie wiem, wiesz, nie zawsze pamiętam, kurde, wiesz, nie, bo to... No ale jednak jakby był naprawdę dobry numer, to by to byś zapamiętał. Tak. Czyli nic nie zapamiętałeś takiego, co by cię powaliło. Co bym, wiesz, jeżeli to nie jest mój znajomy, to coś takiego, co by mnie powaliło, to nie. To bardziej sobie wolę słuchać starych kawałków, nie? Niż, wiesz, i hip-hop, hip-hop po prostu, no z przekazem, nie? No. Jakby, wiesz, ja też już jestem poza czasem, wiesz, melanży non-stop, wiesz, chodzi, więc... Więc jakby też tego typu nie przetrawia ten przekaz nawet z nowych rapów do ciebie. Wiesz, bo kurwa, wiesz, ja już to przeżyłem, ja już byłem tam, gdzie oni dopiero idą, wiesz, zgodzi. Na pewno, wiesz, tak. A ciężko by było przenieść twój przekaz taki dojrzały, życiowy na takie nowe bity dla małolatów, bo to by nie siadło, wiesz o co chodzi. Wiesz co, to nie to, żeby to nie siadło, to by nie trafiło do nich. To by nie trafiło do nich, bo to jest za trudne, za ciężkie i w ogóle... są do ich rodziców bardziej. Tak, ja mam teraz kawałek, wiesz, jakiś odnośnie wychowania dzieci. No pewnie, a gdyby nie... Wiesz o co, że to są po prostu automatyczne. Zauważyłeś, że teraz jest taka w ogóle nagonka na uliczników. Podobno ci właśnie z nowej szkoły, to oni się tak śmieją, że w ogóle ci z ulicy, beka z nich, wiesz o co chodzi, że to... No. Wszystkie osebiksy, kurwa. Ja też się lubię z sebiksów pośmiać i teraz nie jeden tu jest gość pod blokiem, z którego można mieć bekę, no ale tak ze wszystkich to nieładnie z ich strony. No nieładnie. W jaką stronę to może zabrnąć, jak to taki jest podział się zrobił teraz w tym rapie? Jak ty to widzisz? Będzie tak, że to będzie lewactwo, kurwa, 100%, nie? Takie już, że zaraz będzie LGBT w klipach? No takie już kurwa, na 100%. Wiesz, ja kurwa osobiście nic do tego nie mam, wiele co. Nie interesuje mnie, kto się z kim rucha, nie? Nie ma z tym problemu, nie? Tylko chodzi mi, wiesz, że to będzie takie... Jak się ktoś jest charakterny, kurwa, i nie da sobie w kaszę dmuchać, to takich będzie osób 1 na 10. A reszta to będą... Albo jedna, później już może być 1 na 50. Wiesz co, dzień tak uważam, że tak to będzie, że będziemy słabym społeczeństwem i kurwa za 20 lat, jak my już będziemy na tyle starzy, że nie będziemy mogli już nic zdziałać i obronić naszego kraju, to Liechtenstein nas zajedzie i nas anektuje, kurwa. Ci, którzy mają tu przejąć władzę, czekają tylko do momentu, aż to będzie całkowita bezsilność? W całym świecie i w Europie tym bardziej, wiesz, to lewactwo, kurwa, dochodzi. U nas, wiesz, idzie im to najtrudniej, bo jesteśmy... krajem, który, wiesz, jeszcze niedawno walczył o niepodległość, walczył z komuną, ze stanem wojennym i tak dalej, więc jeszcze to nasze pokolenie w życiu nas coś takiego nie pójdzie, ale te młodsze pokolenia będą dokładnie takie. Oni już w ogóle nie wiem, czy się tak interesują. Nie interesują się, nie interesuje ich to i wiesz, i po prostu, tak ci mówię, no będzie 1 na 10, będzie charakterny i
i sztycha nie zrobi. I będzie za mała grupa później, żeby tam w ogóle cokolwiek tak, tak, walczyć. Tak. Jakoś ten rezerwat będzie powstał. A przyjdzie u nas, wiesz, islami nas kurwa najadą, a oni będą rysować kredą. Z każdej strony jest takie zagrożenie, mordo, że... Oni będą rysować kredą na chodniku, że przemoc jest zła. No. Tak będzie. Nie? Tak będzie. I będą tak uważam. Tak jest moim zdaniem, no niestety, proszę Państwa. No, a zauważyłeś teraz, bo im się też tak podobało troszkę w głowie odnośnie tych nowych raperów, bo... No. Dawniej było tak troszkę, wiesz, niektórzy tymi papierkowymi pieniędzmi rzucali, takie banknoty były wydrukowane, wiesz, taki był furatko z wypożyczalni. Teraz jednak oni naprawdę srają kapuchą niektórzy, bo są grube dolce płacone za te wyświetlenia. I wiesz, i oni naprawdę teraz ci, co niektórzy nabijają, że mają kapuchę, to mają, wiesz. I też z drugiej strony... Tak jest, wiesz, rzeczywiście tak jest, wiesz, no, może to być też fake. Wiesz co? Wiem mniej więcej, ile płacą za reklamy. Oczywiście, ja nie biorę pod uwagę, że na przykład, tak jak mówię, nie, na jeden numer dają 20 tysięcy na promocję, plus beat, mix master, to tam są takie koszty, klipy po 10-20 koła, więc łącznie jest 6 dych trzeba dać nawet. No i właśnie, o to chodzi, jeżeli ktoś jest w stanie dać 6 dych za kawałek, to no ale jak będzie 50 baniek, to jest gruba buła. No dobra, to on ma siano, wiesz o co chodzi? To on ma siano, ma... Ale to płacą wytwórnie, to jest wcześniej troszkę, inaczej troszkę to wygląda, to nie tak, że on wypierdala 6 dych. No właśnie, swoich, kurwa, że to nie jest jego siano, kurwa. Tak, wiesz, to i wy wszystko poukładzie. Idąc, to może inne pytanie. Zauważyłeś, że promowany jest shit, kurwa, w wytwórniach i dużo właśnie takich fajnych... Wiesz co, mi się w ogóle, ja ci powiem tak, w ogóle jak sobie rzecz, która mnie wkurwia, to jest to, że większość kawałków nowych, zrobionych przez małolatów, to w skrócie brzmi to coś takiego, u mnie jest zajebiście, a u ciebie jest chujowo. Moja dziewczyna to super laska, twoja to kurwa bazę. Wiesz o co chodzi? Ale wiesz co, u mnie się zgadza hajs, a ty kurwa zbierasz butelki. Wiesz o co chodzi? I to jest kurwa, no mówię ci, większość kawałków jest też jasnej robione. Nie to przeszkadza. Teraz sobie, wyobraź sobie, że rozmawiasz z kimś, i ktoś kurwa taką rozmowę z tobą prowadzi, nie? Wiesz o co chodzi? To kurwa... Zastanawiasz się, czy to jest brak szacunku, czy masz po prostu wbić na jego formę kurwa dialogu. Wiesz o co chodzi? Ale mordo, tu nie podoba mi się, Robak ma z Redem wywiad, dokończ, no. Nie podoba mi się w ogóle ten sposób prowadzenia kawałka, wiesz o co chodzi? Ten styl, mi też kurwa, nie. Mi też nie. To jest chujnia. I kurwa, i to mi się nie podoba i... Ale odnośnie tego, co mówisz, to... Ten Red, co tam prowadził w MTV, on tam wspomina w jednym wywiadzie z Robakiem, co ma, że od tego się zaczynał rap, bo on tam w Stanach był, gdzieś wytwórnia, on mówi, że oni na początku w parku właśnie to, od tego się zaczynał, że dopiero później się przyniosło na ulicę, na getta i jakieś te slumsy, ale na początku to było w parku, ej stary, ja mam lepsze buty, ty masz chujowsze. I że to mniej więcej na takiej podstawie zapoczątkował ten rap, na włożeniu się i przechwalaniu, kto jest kurwa lepszy i kto co ma lepszego. Wiesz, ja rozumiem, tylko że ja na to patrzę trochę inaczej. Bo my się wychowywałem się na tym slumsowym, takim stricte ulicznym. Wiesz, bo to jest jakby... Przekaz, który wynika z takiego kawałka, który dałem przykład, jest taki, że jestem od ciebie lepszy, bo jestem bogatszy. A no właśnie, to wiesz, jest niesprawiedliwe. I to jest kurwa, jest w ogóle nieprawda. Mój tatuś mi dał, a tobie nie dał i ja nie dostrzegam, dlaczego ty nie masz i dlaczego ja jestem lepszy. No bo wiesz. I to jest postrzeganie, wiesz, człowieka poprzez pryzmat hajsu. To jest nieprawda. Wiesz, dlatego, wiesz, mi się to nie podoba. To jest, nie podoba mi się, bo ja inne wartości mam, wiesz o co chodzi? Oni się chwalą, a nie widzą, dlaczego mają to wszystko, a ktoś nie ma. I włożenie się na tym i wyśmiewanie kogoś, to jest czyste słowiesyństwo. Ja dzisiaj, wiesz, jak widzę, trzeba by pomóc takiej osobie, która nie ma, wiesz co, albo coś, wiesz co. Wiem, to już nie każdy pędzi. Wiem, że dzieci w szkole, na poziomie szkolnym, to są skurwysyny w większości. Wiesz, są dzieci jak ktoś. Ale w jakim sensie? Takim, że są bezwzględne i wyśmiewają kurwa wszystkie. Tak, to zawsze było. To jest takie skurwysyństwo. Ja też bym. Tolerancja w szkole podstawowej nie ma. To potrafi, wiesz, kompleksy kurwa wprowadzić, wiesz. Trauma na 15 lat, bo nie wejdziesz przez 30 lat do taniej odzieży, jak się wyśmiewali, że mama ci teraz kupiła coś. Ja wiem, dlatego mi się to nie podoba, nie? I na przykład była ostatnio taka sytuacja, byliśmy tu na koncercie Ero w Kwadracie i oni tam w ogóle, była tam w ogóle taka sytuacja, że mój kolega z Azji, z Rapki, pozdrawiam, w ogóle miał tam grać support i wyobraź sobie, że wiesz, nie wziął ze sobą laptopa, nie? I on przyjechał z Rapki specjalnie, żeby po prostu tam ten.
A miał na pendrive swoje. Miał na pendrive bity i tak dalej, nie? I gościu z kwadrata mówi, że menadżer mówi, że no słuchaj, nie mówiłeś, że chcesz laptopa, po prostu nie zagrasz supportu, nie? Chyba, że goście, którzy grają też support, po prostu puszczą bitę. No to git. Podszedł do gości, a to byli D-Real, coś takiego, coś tam... Drill, małolaty z Jodłupa. Małolaty z Jodłupa, tak. No ale oni kurwa się okazali takimi fajami, kurwa, że oni powiedzieli, że kurwa mu tego nie puszczą, kurwa. Bo nasz DJ musiałby stać, kurwa, 15 minut, chłopie, przy konsoli, kurwa. Ja, chłopie, jestem tyle lat, kurwa, ponad 20, kurwa, zagrałem koncertów, kurwa, ponad 100 grubo, wiesz, co chodzi, przez te wszystkie lata i nigdy, nigdy nie zdarzyła się taka historia, żeby, kurwa, ktoś w imię hip-hopu, kurwa, w imię idei, kurwa, w takiej sytuacji nie puścił mi bitów, kurwa. Wiesz, co chodzi, bo ja zawsze miałem bity na pendrive. Ja miałem podobną sytuację, że nas kolejność ominęła na koncercie i tam musiałem zrobić szoszo, no. Kurwa, troszkę tam robiłem, bo to kiedyś, ale to już nie pomnoszę. No. Ale odnośnie tego, ja na ich miejscu może wyszedłem z założenia, że po prostu się chłopak nie przygotował, bo zapomniał o tym laptopie. Ja też dojechał trochę. Ja rozumiem, ja, tak, okej, okay. Tylko że wiesz, tak ci mówię, różne sytuacje widziałem, ale takiego kurwa czegoś jeszcze nie widziałem, nie? Wiesz, no w imię kurwa muzyki, kurwa, wiesz co chodzi, no kurwa ja bym czegoś takiego nie zrobił, nie? I tak mówię, nikt nigdy mi czegoś takiego nie zrobił, ani nigdy nie słyszałem o czymś takim. I to byli właśnie ci kurwa z tego drilla i nie pozdrawiam, kurwa. I co więcej, to oni kurwa mają takie kawałki, o jakich mówiłem wcześniej. Jak se posłuchasz, to kurwa tak to jest, dlatego fuck you, kurwa. Powiedz mi, mordeczko, to co, to ten rap, kurwa, mówisz teraz nie wygląda najlepiej i może się to wszystko, kurwa, źle skończyć. Wiesz co, nie skończy się źle, nie. Jest, za to, wiesz, czy to zawsze, koło, zaraz to się zawsze zmusi. Są, kurwa, wiesz. No to, przecież te bity nowe niektóre już takie są, jak wiesz. Jest na przykład trapowy bit, to jest nieraz te same są dźwięki, jest podobna nawika i to się troszkę mówi, jak słuchasz. Więc tak, zawsze są, wiesz, jakby dodatnie i ujemne, jakby lepsze i gorsze strony, wiesz, w każdej sytuacji. I kurwa, wiesz, i zawsze będą ludzie, którzy słuchają dobrego rapu i zawsze będą ludzie, którzy robią dobry rap. Ich będzie mało, oni może nie będą mega popularni, bo ta główna fala idzie, będzie szła innym torem, wiesz co chodzi. A oni tak są ci zajawkowicze, którzy kurwa nie przestaną, wiesz, tak jak ty i ja, wiesz co chodzi, sobie będziemy robić i będziemy robić i sobie będziemy robić, nie? I jacyś tam ludzie, garstka, może więcej, albo jak najwięcej, będzie chciała tego słuchać. I wiesz, no, i tyle, a reszta będzie sobie słuchać tego, co wiesz, nie? Ale w pustej muzyce, pusta muzyka jest jak disco polo, nie? Wiesz, co tam nie ma nic, to jest tylko... Ale widzisz, zauważ, że właśnie ta najbardziej trafia do ludzi pustych, ponieważ jak ktoś ma coś w głowie, to nie przypaści na pustą. Oczywiście, tak, więc... słuchanie takie bezrefleksyjne, wyrzucać, bez, żeby wiesz... Bez jakichkolwiek emocji. Po prostu emocji, i... albo bez jakiejś rozkminy, żeby ten kawałek był o czymś, żeby o czymś opowiadał, nie wiem, kurwa. Ale wiesz, ale nie kurwa, że wiesz, ja jestem zajebisty, ty jesteś chujowy, bo ja mam fajne ciuchy, a ty masz chujowe ciuchy. Tak. Wiesz, no to kurwa, spierdalaj, kurwa, nie? Ty mordeczko, a słyszałeś o takim pojęciu jak shadowban? Nie. To jest taka opcja, którą jak masz reklamy na YouTubie, to jeżeli mówisz jakieś rzeczy niepoprawne politycznie, aha, na przykład napierdalasz właśnie na LGBT, czy na cokolwiek, czy na Ukraińców, czy na COVID, nie wiadomo na co, to dostajesz shadowbana, ziomek, no. I ty nawet o tym nie wiesz, ponieważ nie jesteś poinformowany, no. I twoje zasięgi spadają tak... Wpadasz do czarnej dziury. Wpadasz do czarnej dziury, algorytmu. Bo ty nie wyskakujesz w ogóle na tablicy, na a nawet nieraz do takiego stopnia, że ktoś wpisuje twój kawałek i nie może go znaleźć w wyszukiwarce, tylko musi wejść dopiero do ciebie na konto. I wiesz, mało kto o tym wie i dlatego teraz jak zacznie się zaraz fala rozmawiania o tym wszystkim, bo ja na przykład też bym sobie chciał przyciąć na reklamach, ale ważniejsze dla mnie jest rozmawianie o takich kwestiach niż zarobek, ale jak ty się zaopatrujesz na to, że zaraz nie będzie żadnej wolności słowa, bo wszystko będą wypierdalać z internetu. Kurwa, a jest już? Powiedz mi, jeszcze jest wolność słowa? Jeszcze są jakieś obramówki, wiesz, gdzieś tam na jakimś jakaś, takim wysepce, kurwa, wiesz, gdzieś tam gdzieś tam jeszcze jest jakiś ten, ale wolności już nie ma, nie? Według mnie już nie ma, nie? To już jest, wiesz, już poszło, nie? Trzeba mówić pewne rzeczy, a pewnych rzeczy trzeba nie mówić. Bo inaczej pizda, nie? To co powiesz o fali napływających zza wschodniej granicy na bodźców? Nie wiem, kurwa, co nie, wiesz, kurwa, no, wiesz, jak mają wojnę, wiesz, my też, kurwa, mieliśmy wojnę i też musieliśmy spierdalać, wiesz, co chodzi, więc
W ogóle wiesz, ja kiedyś... Ale dużo tu zostało, walczyło jednak, no mało kto spierdalał, wiesz. Wiem, ale ja tam nie chcę oceniać, nie wiem jak było i tak dalej, jakby rozumiem to, o, jakby no rozumiem to, nie, jakby nie mam z tym problemu mega, wiesz. Myślisz, że nie jest to czasem napompowane, że trochę sztuczne i że... Kurde, na pewno część ludzi zwiększyło w tym szansę jakiejś ekonomicznej, wiesz, poprawy jakości życia, wiesz. Bierzesz pod uwagę, że mogli się przywódcy światowi dogadać na przykład, że to jest jeden wielki teatrzyk, czy raczej nie? Biorę takie rzeczy pod uwagę, uważam, że wróg jest jeden. W ogóle, kurwa, wiesz, jest coś takiego, że ludzie, społeczeństwo jest rozegrane, kurwa, przez internet i telewizję, wiesz, ludzi, kurwa, zamiast jedni na drugich, zamiast na nich, kurwa, wiesz, ludzi, to jest za... I, kurwa, ktoś mówi, że albo ten chuj nie płacił podatku, to go dojebali, dobrze mu tak chujowi sąsiadowi, wiesz, ludzi, a ten drugi, albo ten coś tam, wiesz, zamiast, kurwa, skumać sobie, że wrogiem nie jest, kurwa, jeden czy drugi, tylko ten, który te podatki nakłada, kurwa, wiesz, o co chodzi, nie? I... Ale ludzie są tak otumanieni z reguły, mówię o zwykłych, no, przeciętnych takich ludziach, że jakby, wiesz, albo tego nie zauważają, albo już się z tym pogodzili, po prostu są tak, obróbka, wiesz, o co chodzi, przemielenie mózgu przez te 30 lat oglądania telewizji i innych rzeczy. No tak. Postawiło ich w takiej sytuacji, że oni nie chcą już walczyć z tym, nawet jak widzą, że to jest niesprawiedliwe. Bo ja się spotkałem z takimi, wiesz, ludźmi. Ja mi się wydaje, że ten mechanizm działa w ten sposób, że ludzie są coraz bardziej leniwi intelektualnie. A to na pewno. Wiesz, o co chodzi? Jakby nie, do jakichś wniosków własnych. I do samodyscypliny. Tak, wiesz, o co chodzi? I po prostu biorą już wszystko, co jest podane, kurwa, w przekazie. Wiesz, o co chodzi? Nie ma żadnej rozkminy własnej, nie ma, kurwa, zastanawiania się, nie ma sprawdzania u źródeł, kurwa, nic takiego nie ma. Więc fake news podany i można na tej plocie się wodzić. Zobacz, ile ludzi dalej chodzi w maskach, kurwa, w lecie, kurwa, przy 35 stopni, ledwo, kurwy, żyją głupie, tumany, jebane. Wiesz, chodzi? Bo ja nie wiesz, wiesz, chodzi? Przemyślę, no kurwa, widziałem takie osoby w tramwaju, kurwa, chopie, gorąc jak chuj, leje się z takiego debila, kurwa, wiesz, co chodzi, krople. Więcej już tego potu idzie w kurwa, chopie, ledwo oddycha przez tą maskę. Zaraz jednie, ale nie na COVID, tylko na tą maskę. Wiesz, udusi się, kurwa, tak, debil, wiesz, ja pierdolę, nie? No to widzisz, to rozumiem, że COVID, kurwa, widzisz jak... Nie muszę ci pytać o COVID, bo wiem, jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie. Ale zauważyłeś, że COVID zniknął, jak się pojawił, pojawiła go na Ukrainie. Oczywiście, że tak. Ja uważam ogólnie, że ja jestem strasznie zagorzałym antykomunistą. Ale powiem ci szczerze, że jakby to nie był teatrzyk między przywódcami, tylko naprawdę jakaś taka ich wewnętrzna walka i by rozjebali Putina, to mordo, tu tutaj już jest na cztery fajerki, COVID już nikt nic nie zrobi. Dopóki będzie jakiś Putin z nimi walczył i Chińczycy z Amerykanami, dopóki nie domknie im się ten program, kurwa, wiesz, o co chodzi, zniewolenia wszystkich. Bo jakby oni nie mieli teraz z kim walczyć, to wydaje mi się, że wiesz, to takie... Znaczy, zdajesz sobie sprawę, że ci zapierdolą ten odcinek z YouTube'a i kurwa, nie będzie, no nie, przez takie, mam kurwa, nadzieję, że nie. No kurwa, zobacz. Mam nadzieję, że nie. Pozdrawiamy od tego momentu, kurwa, i za chwilę... Jak to usunie jakieś kurwisko, to chuj mu do dupy. Gdzieś go, kurwę, namierzę. Wiesz co, wydaje mi się, że nie wiem dokładnie, jak wiesz, jakby... Nie znam się, wiesz, nie mam pojęcia, kto z kim, co, za jakie sznurki pociąga. No nie, no jesteśmy ciężko, można sobie coś poczytać, coś się zasugerować i tak dalej, dywagować, ale nie wiemy, kto jest z kim, co i kto tam naprawdę jest najważniejszy albo w miarę ważny, że rzeczywiście decyduje. Natomiast jedno jest na pewno, że jakby coraz bardziej nam przyciągają, kurwa, obroże nam skracają, kurwa. Wiesz, coraz chodzi? Bardziej, już jest, kurwa, lecz oddychać, już kaganie zaraz będzie. Czasy, kurwa, teraz to mi się wydaje, że są najbardziej jeszcze wolnościowe i za niedługo już będziemy marzyć o takiej wolności, jak mamy dzisiaj, a ludzie ją oddają, kurwa, gratis, wiesz, o co chodzi, z pocałowaniem ręki, bo w telewizji tak kazali. Opłacają sami swoją niewolę. Wiesz, o co chodzi, a przecież 200 lat temu o wolność walczyli ludzie, wiesz, o co chodzi. Były wojny, kurwa, o wolność osobistą, wiesz, o co chodzi, taką, żebym ja sobie sam mógł decydować o sobie, żeby się państwo nie wpierdalało i tak dalej, wiesz, o co chodzi. No tak, a teraz, kurwa, oddajemy to, kurwa, tak, dajemy sobie wmówić, wiesz, o co chodzi. Zabierają nam kawałek kolejnej wolności. Nie wszyscy, ja wiem, ale większość ludzi ogląda to w telewizji.
telewizji i potem i mówią, tak, odebraliśmy wam kolejny metr wolności, ale to jest dlatego, żebyście mieli lepiej. A oni, aha, i potem idziesz do sklepu i słyszysz, jak taka jedna idiotka do drugiej mówi, no, będziemy mieli dobrze. Przez to lepiej. Kurwa, wiesz, i kurwa, nóż się w kieszeni otwiera, ale nas jest kurwa jeden, my jesteśmy jeden, a oni są 20, kurwa, i nas przegłosują, kurwa, wiesz, ludzi, tak to działa, nie? Ja szczerze, Paweł, no, jak chodzi o manipulowanie ludźmi poprzez różne wciskanie ciemnoty i propagandy, teraz akurat są media, kiedyś mediów nie było, no. Tak. Zawsze było wciskanie, zawsze była jakaś kasta, która tak. coś kontroluje, która chce się, a oprócz tej kasty byli ludzie, którzy chcą się zawsze na kimś wywozić, bo to jest taka natura ludzka, tak. żeby na kimś, mało kto powie, stary, nie chce się na nikim wywozić, ja chcę wszystko sam sobie tu wyhodować, zrobić, będzie zajebić. Zawsze na kimś się trzeba wierzyć, czyjąś pracą, to jest tak. taka, to już w ogóle byśmy mogli zejść na marksizm. No. Ale chciałbym się zapytać jeszcze odnośnie rapu, powiedz mi mordeczko, kto twoim zdaniem nie może być raperem na przykład? Jakie są ramy i ograniczenia? Myślę, że nie ma takiego ograniczenia. Nie ma. Ogólnie rap jest takim... Myślę, że kurwa, no wiesz, no, tak by się zapytał, kto może grać na gitarze, albo kto nie może. No właśnie, każdy może. Dla mnie to jest mega oczywiste. Nie no. Takie mam zdanie, że wiesz, że śpiewać każdy może, a kto tego słucha, to jest już inna sprawa, nie? Tak jest. Nie no, pytam mordeczko, bo nie byłbym sobą, jakby mnie zapytał. Muszę wejść na ten temat, bo to też są dla mnie w miarę istotne rzeczy. Ty miałeś nagrany diss na księdza. Miałem. Gdzie, jakby, gdzieś jednak, gdzieś tam ci nie pasuje, że wspomniany tam jeden ksiądz rapuje. Wiesz co, ja ci powiem dokładnie, o co chodzi. Diss na księdza to jest tak naprawdę diss na kościół. Wiesz co? Tylko po prostu ja nie chciałem, chciałem tak, żeby nie obrażać uczuć religijnych ludzi, bo mam w rodzinie ludzi, wierzą, ludzi, którzy to wierzą i jakoś im to wierzą. No i nie będę mówił, obrażał tych ludzi, że ci co wierzą, to kurwa są, wierzą, ludzi naiwni czy coś takiego, nie? Bo każdy ma swoją rozkminę i tak jest, i tak musi być, nie? Więc jakby ksiądz, który nawija, można go zdisować, kurwa, jak rapuje, nie? W rapie są disy. No bo w rapie są disy, można zdisować każdego, nie? Ale widzisz, ja ci powiem, tam są w tym kawałku. Czy do disu musi być jakiś powód, czy można na przykład sobie tak... Kurwa. Bo jest teraz taka fala disowania się bez powodu. No ale to są, wiesz, dla popularności, nie? Jakby, no właśnie, wiesz. Jest teraz pytanko, bo jest fala w ogóle moda na ateizm, więc ja nie zarzucam tobie, że ty to akurat zrobiłeś dla popularności, bo cię znam, nie. jesteś człowiekiem bardzo skromnym i nie... I miałeś jakieś ku temu powody, tylko pytanie... Czy ten ksiądz coś mi zrobił? Tak. Czy do niego masz coś osobiście ogólnie? No nie, no nie poznałem tego człowieka osobiście, więc nie mogę do niego mieć osobiście. Natomiast posłuchałem sobie tych kawałków i ja się po prostu nie zgadzam. Ja jestem osobą niewierzącą, można tak powiedzieć, ale w tym sensie, że jakby jak ktoś mi coś mówi, to ja w to nie wierzę. Tylko ja to sprawdzę i się przekonam. Rozumiesz? Myślisz, że jesteś na etapie takim, w którym się już przekonałeś, jaka jest prawda, bo doszedłeś do jakiegoś źródła, gdzie już wszystko ci się wyjaśniło i nie ma żadnego zagadnienia tam, bo już wiesz czarny na białym, jak to wygląda, więc możesz dysować. Nie o to mi chodzi. Tylko tak, jak sobie przesłuchasz ten kawałek, to tam są argumenty, nie? Tam są dwie zwrotki argumentów, jeden po drugim jest po prostu wypunktowany. Dobra, to mogę zapytać tak z ciekawości, odnośnie tak. To co uważasz o na przykład pedofilii w kościele? Bo jako osoba, rozumiem, jak masz takie stanowisko, to przyjmujesz zapewne, że to wszystko jest prawda. Czy... Wiesz co, są rzeczy, które już zostały osoby skazane, wiesz. Więc... Ja też się dzielę na niewinność, także żaden argument. Ale... Okej, okay, nie, spoko. Powiem ci tak. Czy są, wiesz, no ja osobiście nigdy nie doznałem takiej krzywdy osobiście, wiesz co chodzi, bo tam miałem... No to dzięki Bogu. Wiesz, więc jakby ani nie znam nikogo, wiesz, osobiście kto ten, więc jakby no ciężko mi powiedzieć, wiesz. Wierzę, że w każdej, wiesz, że pedofilia ogólnie istnieje, ogólnie. I w kościele, i poza kościołem. Po prostu, nie? Wyrzucić, nie? Albo na przykład oglądałem dokument Sekielskiego, w którym księża się przyznają w ukrytej kamerze, że były takie sytuacje, nie? No, były tam, nie wiem, czy oglądałeś ten film, nie? Jest tam. No, ale oglądałem i wiesz, i tam jest już nie jest, wiesz... Dobra, bierzesz pod uwagę na przykład, że... Na 100 przypadków mogą być tylko dwa prawdziwe lub jeden, a reszta jest sfabrykowana i sfarmazoniona. Czy... Nie wydaje mi się, żeby tak było, nie ale nie, jakby
wszystko jest możliwe, kurwa, wiesz, jakby nie, czyli jest nie, dam sobie, nie, dam sobie ręki, nie dam sobie ręki uciąć, że tak nie jest, nie? Nie wiem, co chodzi, bo też mnie to jakby do końca i tak by nie, wiesz... Pytam, bo jednak nagrywając diss, no. Pytam, czy miałeś taką pewność siebie, że jednak trzeba z nimi ruszyć, pojechać i że... Wiesz co, o pedofilii w kościele jest... Tak ci mówię, no, oglądałem ten film Sekielskiego, dokument, który... Na wiesz, podstawie tego filmu głównie się opierasz? No bo wiesz, no bo... nie no, ogólnie na przeświadczeniu, tak naprawdę, tak ci mówię, no osobiście kurwa nigdy się nie zetknąłem z tym, że wiesz, że ktoś mi opowiedział, że... Gdyby na przykład było dużo naprawdę tych przypadków, to no. Wierzysz to, żebyś się nie zetknął z jakimś przypadkiem, jakiś znajomy, kuzyn. Ale nie, bo teraz mi próbujesz jakby powiedzieć, że to jest nieprawda i nie ma pedofilii w kościele. Nie? Znaczy ja nie próbuję. Bo tak ja jestem troszkę na innym etapie, bo no. Ja też byłem na takim, co ty. Ja po prostu doszedłem do tego, że wiele z tych przypadków jest sfabrykowanych i sfarmazonionych. Okej, okay. Wierzę. I ja pytam ciebie, czy ty jesteś w stanie w to uwierzyć, do czego ja już doszedłem, bo ja nie obudziłem się któregoś ranka i sobie pomyślałem. No, tylko że jakąś miałeś drogę, żeby... Gdzieś tam poświęciłem na to dużo czasu. Okej, okay. Ja nie poświęciłem na to dużo czasu, ale tak uważam, że część z tych rzeczy, które są, na pewno są prawdziwe. I tak, słuchaj, jest dużo takich farmazonów, że na przykład na każdej plebanii stoją grube fury Mercedesy i że wszyscy... Ja się spotkałem, że na każdym kościele wódkę piją. Nie. Ja się spotkałem z takimi, że mówią, że po prostu... Ja tak nie wiem, jak daleko plota idzie, jak daleko zabrnęło. Słuchaj, chodzi mi o to, że jeżeli istnieje pedofilia w kościele, uważam, że normalnie to jest, tak jak i poza kościołem, to... wiesz, Kościół kurwa tego w ogóle nie oczyszcza swoich szeregów, kurwa, nie? Wiesz co, są sprawy zametane pod dywan i tak dalej, nie? O, i jakby to, wiesz, to jak to kurwa jest wtedy, nie? Wiesz co, to jest, wiesz, zgwałcenie dziecka, to jest złamanie mu kurwa psychy do końca życia. Ale to jest oczywiście. To jest krzywda kurwa. To tego nie musisz tłumaczyć. To jest, wiesz co, to zdaje sobie sprawę, wiesz. Na tym filmie są kurwa osoby 50-letnie, które płaczą kurwa i dalej ich to gryzie. Wiesz co, kurwa, wiesz. Chcę ci powiedzieć tak, o tym, i że... wiesz, i teraz tak, teraz ksiądz, który kurwa napierdala rapy jest, wiesz, fajny dla młodych ludzi, po prostu... Co miałby wyjść i powiedzieć, że słuchajcie, u nas jest jeden czy dwa pedofile, jebać kościół, czy co miałby zrobić? Uważam, że kurwa, że wyłącz mikrofon i nie nawijaj, bo jesteś z ekipy, co gwałci dzieci. No to jest nie w porządku. Tak jakby ktoś tutaj weszedł teraz i powiedział, że wszyscy raperzy to kurwy i cwele. A my byśmy siedzieli, ziomek, ale to tak nie jest. Ja wiem, tylko że jak my widzimy rapera kurwy i cwela, to mu ciśniemy. Okej, okay, ale ktoś by wsadził, bo to jest szufladkowanie już do jednego wora. A nie ma tak, że raperzy kurwa robią jakiś syf kurwa i się to zamiata pod dywan kurwa, wiesz co chodzi? Oj mordo, milion pewnie takich różnych zamiecionych tych. Słuchaj, możemy się nie zgadzać w tej kwestii, bo widzę, że się nie zgadzamy i okej. Okay, nie, chciałem tylko wiedzieć, czy zdajesz sobie sprawę, że możesz tym samym, bo możesz za parę lat jednak zmienić zdanie, a okaże się, że podkopujesz jednak w takim najbardziej kulminacyjnym momencie, gdzie teraz jest najbardziej atakowany ten kościół przez całe lewactwo, o którym wspomniałeś, nie? No. I trzeba zrozumieć, bo ja naprawdę spotkałem się już, pominąwszy, że księża, ale innych celebrytów, że ktoś jest pedofilem, wszystko, ludzie potrafią na filmie dokumentalnym przez godzinę ryczeć. Rodzice, którym zapłacą milion dolarów, człowieku to odjebie taką szopkę, że ty będziesz oglądał to 1000 razy i powiesz, kurwa, to musiało się stać. Bo to będzie takie aktorstwo profesjonalne, mordo. Ale co, myślisz, że ktoś płaci? Ja nie myślę, ja jestem pewny. Jesteś pewny, że jestem pewny. Mogę założyć ci o wszystko i pod bilotynę dać rękę, że takie przypadki są, że jest sfabrykowane coś, aby... Ja wiem. I coś spłacona za to była. Ja teraz nie będę dochodził statystycznie ilu księży, nie ilu tak. Chcę tylko ci powiedzieć, że są takie przypadki. Może tak być. I że ja się rzeczywiście z tym dissem nie zgadzam do końca. Niemniej jednak... Spoko, wierzę coś. Wiadomo, że cię szanuję jako człowieka. Okej, spoko. Tak mówię, no widzę, że w tej kwestii się nie zgadzamy. I tak musi być, wiesz co? Nie, koniec, może się to zmienić, mam nadzieję, że się zmieni. Ja tak ci mówię, no, ja teraz, wiesz, ogólnie jestem niereligijny i wiesz, i tak mam, wiem, że ty jesteś, bo wiesz, tak, nie? Coś jest. Jesteś, tak. No i okej, wiesz, i ja znam, wiesz, w mojej rodzinie mam bardzo dużo... Bo ty też kiedyś byłeś, ty w sumie miałeś taki kawałeczek z Bogiem, czy... Tak, jest tak, tu Bóg, oczywiście, pan, jest Bóg tu, tak. I wiesz, to jest jakaś pewna druga... Na memoriał zajebisty, naprawdę mega taki, to też, że ludzie chętniej słuchali kiedyś księży, to takie są, wiesz, bo to jest prawdziwe, no kiedyś było oczywiście, rzeczywiście w takich ciężkich czasach i tak dalej, ale tak mówię, no
Jest pewna droga jakby duchowa każdego człowieka. Ja sobie idę nią, nie wiem dokąd ona mnie zaprowadzi, wiesz co chodzi. Sam sobie ją wyznaczyłeś. Po prostu szukam, idę intuicyjnie, wiesz co chodzi. I wiesz, i odszedłem od religii, nie? I sobie idę gdzieś, szukam gdzie indziej takich rzeczy. Ale nie odradzasz ludziom, aby chodzili do kościoła, czy nie odradzam, swoje nie odradzam. Każdy, wiesz, każdy niech słucha siebie, swojego, wiesz, to jest najważniejsze. Pierwszy krok, żeby dojść gdzieś, to jest krok wewnątrz. Krok do siebie, do środka i słuchasz tego, co ci w duszy gra, wiesz o co chodzi? Praca fizyczna jest obok, bo możesz zapierdalać nawet po 15 godzin na dobę, udoskonalając się, a jak nie będzie tego wewnątrz, co, to jest dupa. Ogólnie z takich tematów to, że są trzy jakby płaszczyzny człowieka. Jest ciało właśnie i fizyczna, wiesz, i kultura, i wiesz, żeby dbać o to, co jesz, uprawiać jakiś sport, jakiś ruch i tak dalej, wiesz o co chodzi? Druga to jest umysłowa, czyli wiesz, czytanie książek, rozwijanie się, nowe umiejętności, języki, co tamkolwiek, wiesz, jakby rozwijać się umysłowo i rozwój duchowy. To jest trzy te aspekty są i wiesz, je trzeba rozwijać. W tej kolejności ten pierwszy właśnie, ja nie wiem, fitnessów dałbym na trzecie, bo to... Ale to ja nie mówię, wiesz, to jakby nie mówię, że to jest pierwszy, a drugi, trzeci w kolejności ważności tych aspektów, tylko tak przypadkowo, nie? Ja tam już... Myślałem, że wyznaczasz hierarchię. Uważam, że są wszystkie na równo, nie? Tak to jest moje zdanie. Dobra, Paweł, to co? Tym miłym akcentem będziemy kończyć. Cieszę się, że przybyłeś, że powiedziałeś kilka mądrych słów. Pozdrawiam cię serdecznie i oczywiście wbijajcie na kolejne odcinki Pogaduchy z Furiatem. Zdróweczka, farta.